wygrałem jeden z ważniejszych festiwali filmowych w Europie filmem Studniówka. Nagroda była pieniężna, więc postanowiłem wyjechać do Budapesztu. Z Budapesztu pochodzi mój dziadek, który już niestety nie żyje, od którego dostałem cały sprzęt do kręcenia filmów, kamery, taśmy. Znajdujemy się właśnie przy moście łamanym, który jest w kształcie litery Y. Jeden z bardziej ciekawszych mostów w Budapeszcie. Zrobimy jeszcze parę ujęć. Takich ciekawych, żeby było widać parlament i także inne mosty, które znajdują się po drugiej stronie rzeki. Mój film pokazuje nie tylko miasto. Film opowiada także historię syna radzieckiego oficera, który w 1956 roku tłumił bunt węgierskich rebeliantów. Mam nadzieję, że to będzie zabawna historia młodego Rosjanina, który znalazł się w Budapeszcie i krąży po nim, szukając ulic, szukając danych rzeczy, które chce znaleźć, a tak naprawdę znaleźć ich nie może, ponieważ jest strasznie zdezorientowany w tak dużym mieście. Tu stoimy właśnie na placu przed jednym z piękniejszych kościołów znajdujących się w Budapeszcie. Mam nadzieję, że ta historia, ten film będzie tak samo udany jak poprzedni mój film pod tytułem Studniówka. Że dobrze uda mi się oddać wpływ sowieckiej interwencji na ludzi mieszkających obecnie w Budapeszcie. To jak żyją i jak rozwijają swoje miasto.